Wczoraj całkiem późno położyliśmy się spać, a dzisiaj musimy wcześnie wstać. Znaczy ja już wstałam, bo jedziemy do Łodzi. Ale najpierw pokażę wam, co robię z włosami. Więc jak je umyję, to zabrałam warkocza i później mam coś takiego. I widzicie, tutaj są pofalowane, tutaj nie, i są dole nie, więc biorę taką falownicę. To jest falownica właśnie jakiejś takiej no-name'owej marki, wiecie? Ja po prostu wpisałam w Google falownicę i wyskoczyło mi coś takiego. Możliwe, że ona jest z jakiejś zagranicznej stronki. I dzięki temu, że zrobiłam sobie tego warkocza na nos, to nie muszę, wiecie, cały włosów falować, co zajęło mi godzinę. Tylko sobie tutaj, wiecie, poprawiam te kosmyki, które tego wymagają, czyli te górne właśnie, głównie. I 5 minut mam gotowe włosy. Dobra, jedna strona gotowa. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę tył. A, uskarżyło się. Dobra, przód jest gotowy, zobaczmy jak wygląda tył. No i tu też jest spoko, także mamy tam. Zajęło mi to dosłownie 4,5 minuty. Tylko polecam sobie kupić tę falownicę, którą mam ja, mniej więcej taką. Bo jest po prostu gruba i wychodzą fajniejsze, takie bardziej naturalne fale. Dobra, zobaczymy, jak szybko jestem w stanie się ogarnąć, tak wiecie, do takiego wyjściowego momentu. Kremik. To jest najlepszy krem, słuchajcie, najlepszy Bobbi Brown witaminowy. Przysięgam wam, że to jest najlepszy krem pod makijaż. Mam z tej samej serii krem pod oczy. I nie wiem, te kremiki robią coś takiego, że podkład tak pięknie się trzyma cały dzień i wygląda tak świeżo, więc kupcie sobie. Można je złapać na Douglasie. No takie. Dobra, wyczyszę sobie brwi. Mamy tełko. Podkład taki naturalny Glossier. Korektor. Jedziemy ogólnie do Łodzi po materiał, ponieważ jest aktualnie projektowany outfit na nową płytę Żaby. Chyba potrzebuję więcej korektora. I dużo pudru. Używam pudru z Chudy w odcieniu Cupcake. On jest taki lekko różowy. Dobra, szybko czas na brewki, kreska i jesteśmy ready. I czas na kreskę. Muszę to zrobić szybko. Makijaż skończony, zrobiłam taką podwójną kreskę. Zajęło mi to jakieś, nie wiem, 15 minut. Więc idę wybrać stylówkę i jestem ready. Dobra, jesteśmy w mojej sekcji z butami, pokażę wam stylówkę. Ubrałam sobie taki top z długim rękawem, z takimi różowymi elementami. Do tego takie bardzo baggy spodnie z Jaded London. Emu czarny na platformie. I taka różowa jeansowa torebka Diesla. Także tak, myślę, że wygodnie. Spodnie są trochę bardzo za długie, ale ja mam 1,60 m i u mnie to jest odwieczny problem, ale znalazłam takiego TikToka, patrzcie, wyświetlę wam go tutaj. No i pomyślałam, że może też spróbujemy zrobić coś takiego, mam gumeczki. Wzięłam gumeczki, takie kolorowe, których nie używam. I zobaczymy, czy to zadziała. Nawet jak mam buty na platformie, to i tak po prostu one tam wchodzą. Nakładało się gumkę na spodnie. I tak się jakoś układało, żeby to wyglądało spoko. Wydaje mi się, że jest spoko, tylko tak ją trzeba nastakować. Git, przynajmniej nie będzie mnie denerwowało. To robimy drugą. Niezły ten trik, muszę wyszukiwać części, jakieś takie modowe triki z TikToka i będę się nimi z wami dzielić. No bo patrzcie, wygląda to spoko. Siemanko, jesteśmy w Tuszynie. To jest Tuszyn, tak? Żgów, okej, okay, ale obok Tuszyna. Jesteśmy pod Łodzią z Rafałem, który projektuje strój na moją okładkę i szukamy tutaj tkaniny, z której uszyjemy ten strój po prostu. A że jakby tutaj jest, wiecie, zagłębie tkaninowe, włókiennicze, zagłębie włókiennicze Polski pod Łodzią, no to jesteśmy tutaj. Jesteśmy w jakimś wielkim outlecie w Łodzi i weszłam do Sephory. Do Sephory, Boże, co ja mówię, do Douglasa. I tutaj pełno, na przykład Kylie na przycenie. Raz wzięłam taki zapaszek. Nie wiem, czy nie wziąć tej palety, bo ostatnio się zastanawiałam nad nią. Ma takie fajne nudziaki. Zobaczymy. Tak wygląda paletka.
całkiem spoko. Ale nie wiem, szukam czegoś. Nie chcę kupować tylko dlatego, że jest na promocji. Dobra, czy wiesz chociaż czego szukasz? Czy, tak. to jest po prostu tak naprawdę nie. Udawanie? Nie, wiem czego szukam, ale... Misiek, ja tam mam sklep z patelniami, no. I tam są airfryery w te falu. To dopiero nuda. Tak? Airfryer? Airfryer, ty chyba. Taki sycik z Anastazji do brwi, 129 zł. Ja kupuję tutaj, Misiek. Ja tutaj robię zakupy naprawdę. No dobrze, no to kupuj po prostu, ale lubię, ale nie rozglądaj się. Wiecie, co o mnie mówią. Że jestem mistrzem patelni. Tak mówią o tobie? Co? Tak mówią o tobie? Czy ty tak mówisz? Dlatego zaraz właśnie kupimy patelnię jakąś fajną, Misiek. Bo ostatnio kupiliśmy nowe patelnie, dwie, ale... Beznadziejnie. Co się... Ty kupiłeś. Ale na moje umiejętności są jakby normalne. Beznadziejnie. Lego tutaj jest, kupujemy Lego, ja chcę bardzo poskładać. Tutaj są jakieś Star Warsy, Harry Potter, może takiego Harry'ego Pottera? Ale Harry Potter tam, jaki gigantyczny. No nie, nigdy tego nie złożymy. O nie, zamek Disneya. Chyba taki. Misiek, przecież ty nawet nie znasz. Kraina lodu, jak nie znam? Co ty gadasz, kto nie zna Krainy lodu? O, a tutaj hotel, w którym byłem w Singapurze. No to może taki weźmiemy. Singapur, Republik. Słuchajcie, moi drodzy, po prostu ryż z warzywami taki. A daj spróbować. No. Gorące. Kochany. Dzięki. Tak, jestem kochany, czy airfryer, bo już nie pamiętam. Nie wiem, ten groszek mi tu nie pasuje. Kocham go. Witam z powrotem, zaraz zrobię wam haul zakupowy, bo przyszły do mnie też 3 paczki. Ale najpierw pakujemy prezent, idziemy teraz z Robą na urodziny mojej menadżerki, mojej i Majki i ogólnie internecie. Kupiliśmy jej odkurzacz Dysona. Mam ja i bardzo go lubię i myślę, że też dobrze jej się sprawdzi, więc muszę go zapakować. Jedyny papier, jaki jest w takim okresie grudniowym, w ogóle śmieszne jest mieć urodziny w grudniu, bo tylko takie papiery są praktycznie. Także świąteczny prezent urodzinowy, myślę, że wybiorę ten czerwony z lizeczkami. Dawno nie pakowałam prezentu, więc mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Ja ogólnie zawsze byłam dobra w takich robótkach ręcznych. Tylko taśmę taką niestety. Tylko czy wystarczy tego papieru? Miejmy nadzieję. Udało się. Prezent zapakowany. Nawet nieźle. Pięknie zapakowałaś, moja droga. No, droga. Mogło być lepiej, ale był za krótki papier, po prostu się nie... Misiek, powiem ci coś. Nigdy bym tego tak nie zrobił. Wiem. Nigdy bym nie umiał nawet z instrukcją tego zrobić. Haul zakupowy dzisiejszy. Najpierw pokażę wam to, co kupiliśmy w outlecie. W ogóle musimy częściej tam jeździć, bo naprawdę fajne rzeczy. I byłam w Douglasie, tak jak widzieliście, i kupiłam taki zestawik z Laury Mercier za 165 zł. I w środku jest nawilżająca baza, którą bardzo lubię i bardzo często używam jej na żabie, jak go maluję. Bo jest bardzo fajnie nawilżająca i z tego, co kiedyś czytałam, chyba hipoalergiczna i bardzo fajnie się zachowuje na cerze. No i była jeszcze taka mniejsza wersja transparentnego pudru z Laury Mercier, którego używam od wielu, wielu lat i bardzo go lubię. I tutaj mamy taką mniejszą trochę wersję, ale i tak tego produktu jest sporo. Więc myślę, że za 160 zł bo to jest pełnowymiarowy produkt, więc myślę, że spoko. I był jeszcze taki zestawik z Anastazji za 129 zł, odcień Soft Brown. To jest zestawik do brwi, w skład którego wchodzi żelik transparentny do brwi i 2 kredki, wydaje mi się, że są takie same, więc fajnie. Browis, tak? Browis, no tu i tu. Więc za 129 zł 2 kredki, chyba 1 kosztuje tyle, tak mi się wydaje. Jeszcze weszliśmy do Calvin Klein po bieliznę i kupiłam żabie bokserki i wymyślił sobie, że chce takie spodenki do spania, więc mu kupiłam. Jestem dobrą dziewczyną. A kupiliśmy jeszcze wkłady do szczoteczek, te 3 szczoteczki, główki. I sobie kupiłam, była też jakaś przecena typu 4 pary stringów Calvina za 145 zł, więc kupiłam z Lindą na pół, z Lindą, naszą znajomą, stylistką. Więc kupiłam takie białe i czarne.
zwykłe z Calvina. A i zobaczyłam jeszcze takie boksereczki, bardzo lubię takie do spania. I one kosztowały 76 zł. Także myślę, że spoko, spoko deal. Kolejne rzeczy. Kupiliśmy sobie wkłady do naszego nawilżacza powietrza, ale i tak będziemy kupować nowe, jakieś lepsze, może z Dysona. Patelnie dwie, które pokazywaliśmy. Wielki air fryer, ale i tak udało mi się namówić go, żebyśmy wzięli mniejszy, który jest ładniejszy i ładniej będzie wyglądał w kuchni. Bo tamten to był taki klocek po prostu ogromny i no nie mamy tyle miejsca. Znaczy mamy całkiem sporą kuchnię, ale bez przesady. I tak mamy już Thermomixa, który stoi i się kurzy, bo nikt z niego nie korzysta. A teraz paczki, które przyszły dzisiaj. Najpierw paczka z Amazona. Już wiem, co to jest, bo właśnie czekałam na to. To jest, słuchajcie, a zresztą zaraz wam pokażę. Uważam to za genialne odkrycie i każdy, kto robi coś w internecie, powinien to mieć. Dobra, rozładowane, więc muszę to naładować i później wam pokażę, jak wygląda, jaką robi różnicę, ale to jest takie światło, które nakładacie tutaj na górę telefonu i to wam po prostu świeci w twarz, jak nagrywacie, nie wiem, jest to story czy cokolwiek, więc to jest takie małe, przenośne światełko, które sobie właśnie później naładuję i wam pokażę, albo od razu sobie podepnę. I uwaga, najlepszy dźwięk siada. A w środku buty Naked Wolfie, które kupiłam na promce na Black Friday. Była zniżka aż minus 30%. Przecież takie masz, takie chyba same. Żartujesz sobie. Mam takie, ale czarne. Czy mi się te buty, albo te. Te też są Naked Wolfie, patrz. Te mają tylko dłuższą skarpetę, to jest ten sam but. Ludzie, nie, absolutnie ludzie, nie. Ten sam but, tylko dłuższa skarpetka. To żebyś mogła sobie białą skarpetkę tutaj założyć. Mamy taki obcas, a tutaj mamy taki, no to jest różnica wielka. I tu jest lakierowane, a tu nie. Masz jeszcze parę nielakierowanych na przykład. Takie, z no. takim obcasem znowu. Ale te są bardzo wysokie, w sensie tutaj jest chłodne. Dla mnie to jest nie. Dobra, i przyszła jeszcze jedna paczka i nie mam pojęcia, co to jest kompletnie. I uwaga, w środku jest... O, prezent od Maka, bardzo dziękuję. W środku... A, mamy jakieś takie zestawiki fajne. Tutaj mamy róż i pędzelek. I wszystko w takiej kosmetyczce ładnej. Później mamy kolejny zestaw do brwi. Bezbarwny żel i kredka. To, co akurat dzisiaj zrobiłam. Ale spoko, testuję i tak. O, i zestaw pomadek. Ja bardzo lubię ogólnie pomadki z Maka. Noszę praktycznie codziennie Honey Love pomadkę. I tutaj mamy trzy matowe. A mamy kolory? Nie. I do tego jeszcze coś. Kolejny kalendarz adwentowy. Ja w tym roku biję rekord. W zeszłym roku nie miałam żadnego, a w tym mam chyba 10. Ale jak to się po prostu kręci tym? O co chodzi? Muszę to rozkminić, ale i tak idziemy otwierać kalendarze adwentowe, bo dzisiaj tego nie zrobiliśmy. Także zabieram mój nowy nabytek i idziemy otwierać kalendarze. Wiecie co, to jest jeden z fajniejszych momentów dnia, jak otwieram sobie kalendarze adwentowe, bo to są takie codzienne małe prezenciki. Widziałeś, jaki ma kalendarz adwentowy ma Alex Funko? Funko kalendarz adwentowy. Widziałam, ale z... To się otwiera. Może być Harry Potter, przecież kochasz Harry'ego Pottera. No lubię, nie kocham, bez przesady. No co? Jak cię poznałem, no, to lubię. Kochałaś. Nie no, kocham. Uwierz, że uwielbiasz. No uwielbiam, ale nie kocham, uwielbiam. No obejrzałem jeszcze raz. Funko Adwented, please, call us. Adwentyści z Funko Pop. Chcesz otwierać ze mną kalendarz adwentowy? Chyba nie. No dobra, no i co? To będzie co? Dla mnie. No właśnie, a dla mnie coś? No nie wiem, zrobię ci w przyszłym roku kalendarz dla ciebie. Zrobisz mi? A. Może w tym roku ci zrobię. Co? Co na to jeszcze? Zrobimy. Zdążysz? Zdążę. No to z tobą otworzę. O, jaka zmiana. Nie, no mi się przecież wiem, że tu będzie jakiś kosmetyk. Wiem, no tym nie, to nie, tego nie, bo tutaj na pewno będą kosmetyki do malowania. Wszystko to są kosmetyki. No wiem, ale bardziej wolę takie do pielęgnacji. To, co jedynka? Czyż było? A co dzisiaj jest? To będzie vlog numer 4. Czyli czwórka, no to jest... Czwórki, no to czyli otwieramy do czwórki. Jedynka. Dobra, czekajcie, możemy, to będzie challenge, czy wiem, co to jest. Dobrze. Liquid Lip Color, no to jest jakaś pomadka. Brawo. Dobrze. Dalej. No to czekaj, dwójka. To jest dosyć łatwe, bo to jest wszystko napisane. To jest do rzęs według mnie. A co do rzęs? To, co to jest do rzęs? Maskara. Brawo. Tak?
Tak. Maskarada. Dobra, mam to. Co to jest? Liquid color, lip color, czyli pomadka. Ale to wszystko jest napisane, no to jak ty masz zgadywać? To bez czytania, proszę. No i co mam tutaj nie czytać tego, tak, ale muszę to zobaczyć, no przecież no tak bardzo. Otwórz. Nie zgadniesz, nie ma opcji, co to jest. Ja otwieram czwórkę skillsa. No czekaj, no ja muszę czekaj, no muszę zgadnąć. Słucham. No to jest według mnie takie coś, co się daje pod pomadkę. Brawo. Tak? Udało mi się. Powąchałem i pachniała jak pomadka po prostu, więc stwierdziłem, że to musi być na usta. Dedykowałeś, że to jest bezbarwne, więc musi być pot. I tu jest napisane prep and prime. Brawo, mi się gada, że jesteś zdolny. To może zrobiłem taki filmik, że... Bo widziałam gdzieś tam na zagranicznym YouTubie, że zbieram takie moje rzeczy różne z całego domu, jakby takie, które mam, i ty zgadujesz, co to jest i ile to kosztowało. No dobra. I to były takie różne, jakieś gadżety, jakieś coś. Dobra, tutaj mamy Midnight Recovery Koncentrat. I to jest bardzo dobry produkt, muszę sobie go kupić właśnie. To jest taki koncentrat na twarz? Serum na twarz, no. Dobra, już koniec? No nie, no dużo tutaj jeszcze przed nami. Sephora, proszę otworzyć. Wejmę maseczkę na dziś z Makeup Revolution. Jak wrócimy, to sobie zrobimy. Może dobra, Sephora, body wash, gel wash. Ale ładnie pachnie. To jest jakieś po prostu mydełko. Tutaj na dole to. The Body Shop. Mniecie, kiedy my użyjemy tego wszystkiego? Czwórka teraz, tak? Tak. Ja biorę czwórkę z Lumien. I to jest esencja taka z witaminą C. I mam to w pełnowymiarowym produkcie. Dobra, Body Shop Hand Balm. O, widzisz? Do rąk. Dla ciebie. Do suchych rąk moich. Mango. For dry skin. No widzisz, czyli było coś dla ciebie. 96 hour. Jak tym posmarujesz, to kilka dni masz tłuste ręce. Nie możesz nic złapać w nie, bo się wszystko wyślizguje. Trzeba uważać na ten produkt, ludzie. 96 godzin utłuszczonych rąk. W czwórce z The Glassa były takie płatki pod oczy. Marki 1-2-3. I tutaj jest pomadka z Bourjois w takim różowym odcieniu. O, i ja bardzo lubię tę pomadkę. Bourjoisia. Kto by pomyślał? Kolczyki serduszko. Lila Janoska lepsze zrobiła, większe. Jak wielkie, jak jej serce. Przyjechaliśmy na jedzenie tajskie. Mini randka. Jedziemy zaraz na urodziny. Mini randka. Ten mini odcinek. Randka. Na szybko. Dla mnie to jest mocny taki... Nie, tytuł dodajesz od razu. Mini randka. Witamy. Wróciliśmy już do domu. Nie nagrywałam nic. Wiecie co, że się przestraszę, co tutaj mam, a to jest, pamiętacie, znaczy pamiętacie, bo to jest ten vlog, rano jak się sparzyłam, nieźle sobie przyjerałam czoło, nie miałam tak od chyba kilka lat. No co chcieli? Chcieli kolejne vlogi poduszkowców. Poduszkowcy to jest vlog o poduszkach. Poduszkowcy, opowiedzmy o twojej nowej płycie. Jaki będzie kostiumik, będzie fajny. Staram się. I starasz się też projektem Rafał. Staramy się, żeby było jak najfajniej. A co wyjdzie z naszych starań, to się okaże. Ale póki co zapowiada się bardzo ciekawie. Dobra, więc odpowiadamy na pytania, jak dobrze się znamy. Bo jestem ciekawa, czy tak naprawdę aż tak dobrze się znamy, jak myślimy, że się to znamy. To pierwsze takie wydarzenie w edycji tego związku. Pierwsze wydarzenie takie w naszym życiu. Będziemy odpowiadać na pytania. Z jakiej strony, tak? To jest? Z jakiej strony? Ze strony miutmalina.pl. O kurwa, to brzmi bardzo źle. Kiedy... Całowałam się po raz pierwszy. Ja odpowiadam o tobie. Ja myślę, kiedy ty się całowałeś po raz pierwszy, a ty odpowiadasz o mnie, że ile mieliśmy lat. No dobra. Dobra, no to czekaj, no to... ja muszę się zastanowić. I Boże, ile ja miałam lat? Dobra. Czekaj, ja też muszę się zastanowić. Wiem, ile ja miałam lat. Ale nie chodzi o taki smog, że buzi, tylko takie już, że się całujesz z kimś. No ale też nie jakoś bardzo, no po prostu całowanie takie... to wiesz. No tak, tak. Tak jest z chłopakiem takim pierwszym. No tak, że nie musiałaby to dostała dziewczyna. To ja myślę, że ty miałeś 16 lat. No, a ja myślę, że... Ale to powiedz, tak? Zgoda? No nie. Nie? Nie. Nie? Dobra, to ty myślisz, jak myślisz, ile ja mam? No ty masz 14, myślę. No nie. A więc, czyli ja mam teraz powiedzieć, ile miałem? No. No nie wiem, na pewno z 12 może. 12? No takie pocałowanie się z dziewczyną. Ja mam 15. Ja, żeby to nie wyszło jakoś źle, że nie wolno było. I chodzi o takie, wiesz, to nawet co się... Ja z dynoskiem, nie wiem. Czy w tej klasie się już w podstawce się jeździło na zieloną szkołę? No. No to na pewno na zielonej szkole wszyscy pocałowali się z jakąś dziewczyną. Ulubiona potrawa. Czekałem na to pytanie. Na pewno makaron. Na pewno jakiś makaron to jest. Na pewno makaron. Tylko, że jaki? No nie wiem, może to być jakiś taki carbonara, makaron?
Bo ty lubisz takie śmietanowe, tak? No, carbonara. No, to jest śrubowe. A ty? Carbonara, albo wiesz jaki jeszcze? Ewentualnie, sorry, sama nie wiesz też, gnocchi. Gnocchi jakieś takie. No, też, też. Gnocchi z takim właśnie śmietanowym sosem. No. Może śmietanowo-grzybowy jakiś tam on jest, ale bardziej taki śmietanowy. No, lubię, tak? Lubię takie rzeczy. No, no, też bym wybrał jakiś taki makaron z jakimś takim sosem. A ty? No to jest ciężkie pytanie, bo ja sam chyba nie wiem, ale no jakby mi coś zawsze zaproponowała. Na pewno coś tajskiego. Myślę, że tajska kuchnia to jest twoja ulubiona kuchnia. No nie pad thai, tylko bardziej coś takiego... No co? Coś tego trochę spice. Kurde, nie wiem, jakie są potrawy. No jak się nazywa to, co lubię? No może... No to nie by... wiem! No co jem, taka zupka? Curry? No. No prowadził mnie, nie powiedziałam mu curry. Ale curry jest tajskie? No, tak. Ulubiony napój. Ja powiem, ty to herbatka zrobiona przeze mnie, albo kombucha. No, jakaś herbatka, albo yerba w sumie, taka scena, ale lubię te herbatki. Dobrze, a moja? Coca-Cola. Łatwe. Ulubione warzywo? Ogórek kiszony. Nie, no teraz aktualnie, ale nie, nie powiedziałam, że to jest... Dobra, no to jak nie, to... co zmiana jakaś, nie no. Nie no, nie no, nie no, ale ogórek... Żartowałem. Nie lubisz pomidora na pewno. Co jesz takiego sobie na kanapkę? No jest jedno takie, które bardzo lubię. Szparagi. Szparag. Mi się... Bakłażan jakiś, kapca, cukinia? Mi się kukurydza. A, no tak. Jak można? Jak można? No bo to jest takie słodkie, że to praktycznie nie myślę o tym jako warzywo. Dobra, a ty? Żółta papryka. Nie wiem. Ja bardzo lubię dużo warzyw. A! Mogę nawet powiedzieć cebula. Ulubiona część garderoby. Torebka. Dobrze. A. Twoja? Buty chyba. Nie? No. Spodnie? No chyba. Ja bym dał buty. Buty albo spodnie, no. Spodnie chyba. Spodnie bardziej? Nie wiem, lubię spodnie. Teraz chyba bardziej spodnie, no. Co najczęściej robię w internecie? I co najczęściej ty robisz? No to ty według mnie najczęściej przeglądasz TikToka. No i logiczne. A co ty? Oglądasz kulinarne filmiki? Albo gram. Gram, to też jakby w internecie. Czy chyba, że to się nie liczy? No w sumie, no to musisz mieć internet, żeby grać. No, no właśnie. No rację. Nie pomyślałam tylko. Gram. Więc, no widzisz, to jest dobre. Jaki smak lodów lubię najbardziej? I jaki ty lubisz najbardziej smak? Ja, dobra. Według mnie ty lubisz... Jak nie zgadniesz tego, to naprawdę stracę szacunek. Ej, no czekaj. Stracciatella. Nie, no, nie, no czekaj, 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 czekaj. Nie ma, nie ma! No ale to są takie lody, to mają być takie smaki normalne, nie że glut. Jaki to jest lód? No nie, no normalnie. Z smaków, z palety smaków. No paleta smaków, no. Mój ulubiony owoc, no. No malina, malinowy. No to wow! No ale to rzadko, nie widziałem cię nigdy, żebyś... Żebyś jadła takiego, kupiłaś sobie lody malinowe. No bo ja nie kupuję lodów, nie jem tych lodów z pudełka. Ty kupujesz, po prostu do tego jem to, co mamy. Ale jak jesteśmy gdzieś na wakacjach, to zawsze biorę smak malinowy. Nie, ostatnio zamówił lody z rodzynkami. Oj. No jak się nazywa ten smak? Ale to nie jest... Ja bym powiedziała, że karmelowy to smak. Dobrze. Dobrze. Udało ci się. Więc jest git. Czego najbardziej się boję? Zombie. Dobrze. A ty? O, mam. Wiem, czego się boję. Dokładnie wiem. I ty też wiesz, czego się boję. Mówiłem o tym. No wiem, że wiem, ale czekaj, no. To jest jakieś zwierzę. Nie, nie, nie. Nie. Znaczy, niekoniecznie. Ale no, mam taki określony jeden strach, który czasem się odpala mi. Tylko, że ja się boję czegoś takiego, co w życiu mnie po prostu spotyka. Nie jak zombie, które nie istnieją. Ale muszę wam powiedzieć, że jak udaję zombie i po prostu... To ja też się boję tak. Robię... To Lila się generalnie boi, a całkiem nieźle udaje te dźwięki z Walking Dead, więc to jest mój taki... Dobra, powiedz, bo nie mogę... Nie, no to boję się po prostu jak co jest pod wodą, na przykład... A wiedziałam! W jeziorze, w basenie się nie boję pływać, tak ten... Jak mam okulary w morzu i mogę na przykład patrzeć, co jest pod wodą i nurkować, to się nie boję, ale boję się jak na przykład... byliśmy w takim jeziorze i nie wiem, Lila tam wypłynęła 25 metrów od brzegu i sobie pływała. Miała kapok, to prawda, ja też miałem, ale po prostu ja mam taką fazę, że boję się, że tam jest coś pod spodem, jakiś szczupak mnie złapie za nogę. Szczupak. Potwór z Loch Ness, tam, że tam mieszka. No faktycznie, faktycznie, widzisz? No widzisz. Jakie zachowanie cię najbardziej
W sensie mnie najbardziej wkurza. We mnie. Co, tak, co ty robisz, a jakby, no wiesz. Że ja zgaduję, co ciebie we mnie tak. wkurza. No to bałaganiarstwo moje i to, że nie domykam szafek. Na pewno i że nie chowam po prostu. No ale samo bałaganiarstwo już ten, tylko że na pewno... Nie domykanie szafek. Nie domykanie szafek i nie odskładanie na miejsce. No a teraz co mnie w tobie najbardziej wkurza? Moje zapominalstwo. No. I bo to jest połączone... I to jeszcze i to. Nie, bo to jest połączone z tym, że czasem właśnie to twoja organizacja, czyli czasem coś schowasz i zapominasz gdzie na przykład, nie? Ale ogólnie no, chyba zapominalstwo, czyli po prostu, że czasem zapomnisz, że jak cię o coś poproszę, no. albo czasem sama zapomnisz, gdzie coś jest i tak dalej. Myślę, że całkiem spoko nam wyszło. Ja się krępuję. W sensie pierwszy raz to robiłem, więc nie wiem, czy dobry byłem, czy dobry. Dobra, pa!